Dotarliśmy właśnie do Florencji. Już się zameldowaliśmy w mieszkaniu. Bardzo fajna włoska parka nas przyjęła. Zostawiliśmy walizki już o chyba przed 11. No i mamy w sumie cały dzień na zwiedzanie, ale z tego co nas poinformowali, to kolejki jak były w lipcu, tak są w październiku dalej. Jest ciepło, mamy dzisiaj 25 stopni. Jak sobie zebraliśmy do kupy miejsca, w które chcemy iść, jest za zaledwie chyba 5 czy 6, to stwierdziliśmy, że już nigdy więcej nie wejdziemy. Za mało czas. Kolejki są gigantyczne. No i jeszcze musi być przerwa na jedzenie albo w drodze. To sobie zjemy panini sobie zjemy. Polecamy przez Karolina. Tak. Obejdziemy teraz wieżę dookoła i kurde. Właśnie przed chwilą obchodziłam wieżę dookoła i interesowałam się całą wiarę. A teraz udajemy się do Wersu zwiedzać to muzeum, szukać rzeczy, znaczy znaków, śladów, miejsc z Inferno. Maskę Dantego. Salę 500. Tak, czynny obraz z napisem Cerka Petrowa. Zwiedzanie pałacu rozpoczynamy od sali lilii. Nazwa pochodzi od tych wszystkich lilijek na ścianach. Na suficie piękne, złote zdobienia. Magda już poszła do sali map. Kto oglądał Inferno, ten będzie kojarzył tą salę z sali, z mapy Armenii. W niej kryje się przejście, przez które główny bohater uciekał ze swoją towarzyszką. Znalazłaś Armenię? Tak, właśnie tak. Słuchajcie, tam jest naprawdę do przejścia. Przyszłam do tego muzeum. Wiem, jestem dziwna, ale tak po tutaj przyszłam. I to jest oczywiście maska Dantego Alighieri. Dante mask is no longer here. It was stolen. Here's the security footage. Professor? That looks like you. I have no memory. Jesteśmy w sali 500. Chyba największej atrakcji tego pałacu. They left a trail. You will be able to check. Get it. Której w filmie Inferno Brown znalazł tą maskę pośmiertną Dantego. Look at that. Sunken palace. Tutaj na sklepieniu jakby takim podstawowym elementem jest figura Chrystusa na tronie. Po prawej i po lewej jakby pierwsze te części, płaty, nie wiem jak to określić, to sceny ze Starego Testamentu,
A kolejne 5 tutaj to przedstawiają one jakby po kolei, od stworzenia świata aż do zdjęcia Chrystusa z krzyża. Co zjemy? Okej, dostaliśmy już nasze panini. Także... Nie ma czasu na nagrywanie. Nie ma czasu na nagrywanie, idziemy jeść. Most przed nami to jest Ponte Vecchio. Jest to jedna z tych głównych atrakcji w Florencji. Różne sklepiki tam się znajdują. Jest tam pełno turystów. Dobre panini. Do mnie wczoraj pisała Magda we Florencji, musisz zobaczyć most z pachnidła. Ja mówię, okej. Okay. Niech to będzie most z pachnidła, to właśnie on. Fajny, mi się podoba, jest klimatyczny.